zdaje. Ja w ogóle nie czuję się zażenowana. Dlaczego miałabym się czuć zażenowana, że mój mąż to dziwkarz? No co? No co? No taka jest prawda, nie? I każdy może ją poznać. Prawda, Linda? Oczywiście. Szkocka spódnica! Szkocka spódnica! Już jej nie lubisz, tak? Nigdy jej nie lubiłam. Nienawidziłam jej. Nosiłam ją tylko dlatego, że on mi ciągle powtarzał, że ja jestem jego boginią. Moja żona nie musi ubierać się jak dziwka. Kocham cię właśnie dlatego, że oddziałujesz osobowością, nie stosując tanich chwytów. Czyli na przykład takich ciuchów jak ty. Proszę? Bez razu. Ja teraz już wiem, dlaczego ja zawsze musiałam chodzić w długiej, podwójnie owijanej szkockiej spódnicy z jakimiś włosami zaczesanymi do tyłu, bez szminki. Niczym trójwymiarowy plakat reklamujący bezradosne uciechy celibatu. Moja żona nie musi ubierać się w miejscach publicznych jak Katarzyna. A wiecie dlaczego? Bo ja już wiem. Dlaczego? Żeby trzymać mnie z dala od wolnego rynku. Żeby żaden facet się do mnie nie przyczepił. Dawniej, kiedy razem wychodziliśmy i ktoś tylko się na mnie spojrzał albo odważył się na jakikolwiek komplement, on czerwieniał jak wściekły byk i opuszczał ze mną lokal. To była zresztą jedyna sytuacja, kiedy czerwieniał jak wściekły byk. W łóżku raczej flaczał, co? No co? Oczywiście, że flaczał, moje miłe, bo swoją męskość musiał pokazywać gdzie indziej podczas podróży służbowych z asystentką, która od czasu do czasu dostawała krótką sukienkę. Czas na cytat. Żeby dobrze reprezentowała firmę. A dla mnie zostały martwe gacie. Przez 5 lat, przez ostatnich 5 lat, najwyżej 2 razy w miesiącu, w parę minut i spanko. Ty i ja wytworzyliśmy bardzo silną więź duchową. Pożądanie cielesne z czasem słabnie i jest zastępowane przez przyjaźń, rozumiesz? I prawdziwą bliskość, tak mi mówił. Przez przyjaźń i prawdziwą bliskość. A potem pieprzony bydlak zaspokajał swoje wyzute z przyjaźni potrzeby na mojej kanapie. Masz kogoś, żeby się zrewanżować? Co to pytam, czy możesz odpłacić mu tym samym? No proszę. Ale przestań. Ja przyjaciółka jest realistką. Bardzo sobie cenię realizm. Ja od dzisiaj też będę realistką. Słusznie. Nie mam nikogo, bo on wszystkich wygryzł. Jak jakiś taki publiczny kurde, który nie może znieść widoku, że jakiś spaniel na drugim końcu ulicy sika pod jego latarnią. To jest mój męski instynkt opiekuńczy. Sączył mi słodko do ucha i kolejny raz położył jakiegoś miłego, potencjalnego znajomego. Syndrom kundla. Co? Często dostarczam Christine nowych medycznych pojęć, przydatnych przy diagnozowaniu jej wariatów. Moje, jak twierdzisz, wariaty, to pacjenci z duchowymi potrzebami. Którzy powinni zostać zamknięci. Opowiedz jej o tym gościu, który zawsze przychodzi ci się wypłakać i na nowo przeżyć swoją fazę prenatalną. Po pierwsze, jest to objęte tajemnicą lekarską, a po drugie proszę cię, żebyś miała zgląda sytuację normalną. Fazę prenatalną? No. On zawsze leży bucząc na kozetce. Mamo! Mamuniu! Mój też to robił. Zawsze, kiedy się pokłóciliśmy, ja miałam już zdjać, a on dostawał skurczów padaczki i darzał się pod panią. Pokażę. Barba!